sezon 2023 zaliczam do udanych. Zacznijmy tak tandem, bo to Bugała Mariusz i tu stare gołębie całkowicie trzepane, ani jednego rocznego gołębia nie miał, 58 zaczął, zgłosił, 48 mu zostało, stracił najlepszą samicę na treningu, 4620, pierwsza na oddział, pierwsza, druga, trzecia, tyle co stracił jednego dobrego gołębia, resztę wszystko w domu są, kapitalny, bodajże do 11 lotu, średnia wydolność gołębnika 74 z hakiem. Chyba skończona jest 69 albo 70 z 13 lotów. Dobry sezon? To znaczy jaki sezon? Na 396 ludzi w rejonie zrobiłem mistrza rejonu w rocznych gołębiach. Roczne mi tu super siadały na 8-9 konkursów, na 10 wkładań kapitalnie. No i a jeszcze setę mam wa, no to tak gdzieś 15-20 Polski, równą setę. Bracik miał 132, zjechał na 67. Ja miałem 100 i zostałem, bo te gołębie się część rozbiła na pół, akurat te samce nie dały, bo myślę, że będzie dużo lepszy. Ale u mnie na posesji jestem zadowolony. Na drugi rok też błędy popełniam. Dwie rzeczy, wiem jakie błędy popełniłem. W sezonie nie miałem gdzie młodych dać, przegoniłem samce, ale to jest moja bajka. Dwie rzeczy. Ja jestem pod tym względem tak dobry hodowca, że wiem jakie wnioski najlepiej swoje błędy wyciągać. Na drugi rok będzie tak, 43-letnich, 42-letnich, armia, tu te błędy dwa wyłapałem na pewno i niech się boją na drugi rok, Bugała Piotr. Gadajmy teraz, Bugała Mariusz i Nikola. Dobrze, że ma trenera dobrego, trenera mówi, kto chce go kupić, to musiałby dużo zapłacić. Co mogę powiedzieć o Bugała Mariusz i Nikola? To są drugie gołębniki na starej posesji. Za tymi blokami, bo tam gdzie pokazywaliśmy raz na kamerze, tam już nic nie ma. Nic nie ma. Za miesiąc otwarcie drogi. No. I z boku są jeszcze takie gołębniki, które czysto teoretycznie jeszcze nie musicie zabierać stamtąd. Jeszcze nie, ale no jak to mówię, kanikloki. Idzie lotować? Idzie. I no musi być hodowca i zdrowe gołębie i gołębie też muszą być. Kto tymi gołębiami się opiekował? No trener. Masz go. Ale to nie ten, ja tak bo powiem. Drużyna jest Mariusz Piotr? Bugała, Mariusz i Nikola. Mariusz, i Nikola, bo Nikola. Od Nikoli tam było przyuczonych 7 gołębi, przez to, żeby wiesz, razem, tandem. Teraz jedno coś powiem. Było 58 gołębi. 10 wybitnych, 5 dobrych, a resztę to też szmelc. Robiły konkursy, ale 8-9 na ogonie, jak zdrowe, no to moimy tego. 10 wybitnych, 5 dobrych. Robotę robili. Teraz tak mogę powiedzieć. Mistrz oddziału 96 ludzi lotujących. Mistrz rejonu 390 hodowców lotujących. Najlepszy gołąb w rejonie, kilka gołębi tam w 10, 15, nie chcę na telefon, jest do wglądu. W 15, 10 lotników w oddziale ino, że ja tak nie miał. 13 na 13, 13 na 13, 13 na 13, 13 na 13, 12 chyba, 12, 12, 11. W 15 chyba 10 Bugała Mariusz i Nikola. Gołębi, co tam? Są tam fajne wyniki, niech papiery przejdą, indywidualne gołębie są super. A co mogę powiedzieć? Chcę tu podziękować, nie chcę nazwiska przekręcić, ale będą, co tam, filmiki bracia tam z Niemiec. Tomek tam ma młode od nich, ja miałem dwa gołębie od nich. Najlepszy gołąb to jest prawnuk Hurikana i razy Szwidę tam z takiego asa, bo mi Rafał gadał z Niemiec. I drugi to też jest samica chyba 4 do B, 3 do A, czy odwrotnie. Liczona dwa gołębie fantastyczne, co od nich i za to im chcę podziękować. Przy okazji, jak się imię, nazwisko, to kiedyś powiemy, nie chcę coś przekręcić. No. Coś miałem jeszcze powiedzieć. No, ha, druga samica kapitalna po Jarkowej Hurikance. Grzankowskiego. Ach, kurde, to jest atom gołąb. Matkę mam, bodajże u Irka po matce z innym samcem. Jeden z najlepszych gołębi u Irka. I właśnie Piotrek, przy tym temacie chciałbym się zatrzymać. Jarosław Grzankowski to hodowca, który posiada ogromny, super, dobrze zbudowany gołębnik rozpłodowy. I wasza współpraca wyglądała w ten sposób, że ty od Jarosława Grzankowskiego przywiozłeś kilka gołębi do siebie. I okazało się, że to właśnie pokazało, że Jarosław Grzankowski ma bardzo dobre gołębie w rozpłodzie, bo one pokazały w dobrej hodowli, mówimy o twojej, wyniki od razu. W tym roku przywiozłem od Jarka 24 młodych i tam są dwa wnuki Hurikana, bo dzieci ma 0,7 rok i 11, koniec.
Myślę, że takich hodowców jest dwóch i chłopecki, a tak to hurikany mają trzecia kartka. Jak ja widzę w rodowodach, trzecia kartka. I ja w tym roku chyba wycofam na młode loty te gołębie, bo już u Jarka praktycznie 6 gołębi, 2 młode, zalegnięte Jarek mi dał i jeszcze po tym co 11. Dwa syny hurikana ma. I po tych hurikanach widzę, że u mnie strasznie robotę robią. Wiadomo, wszystko nie lata, ale samica od Jarka w tym roku 13 wkładań, 13 konkursów. Jest bodajże trzecią lotniczką rejonu, prowadziła tego i jest drugim gołębiem oddziału i najlepszą samicą. Siadała, pierwsza na rejon też, nie wiem czy z 500, upał pod wiatr. Pierwsza, piąta, bodajże ten gołąb z 10-9 lotów ma do 60 miejsca te konkursy, niektóre. Kapitalny gołąb, non-stop tam szpica, liczona do Inter, do GMP typowana. Te hurikany u mnie robotę, prawdziwe hurikany, bo zaznaczam. Od tych kolegów z Niemiec, no dwa gołębie, jeden fantastycznie. Jako roczny u Nikoli, na tej starej posesji miał na 10-9, bo raz bała szybkość 1900 i mi zwalił i przyszedł pod wieczór. Kapitalny już jako roczny umiał. No i co jeszcze? No, w 15 bodajże 10 lotników, 13, bo my 13 lotów mieli. To 13, to ja tego koledę nie miał. Drużyną Mariusz Bugała i Nikola Bugała, czyli twoja córka, jakie macie wykręcone wyniki? Może o wynikach, może wynikach to tak może przybliżę, ale tak. Na tą chwilę mistrz oddziału, 90 mistrz rejonu. Nie wiem, 100% do okręgu, nasz okręg jest największy, to może się uda, się uda mistrza okręgu zrobić, co już byłem chyba dwa razy, w tradycyjnym to też jest. Ile hodowców masz w okręgu? Chyba 2700, największy na razie na to, 2700, jak ja robiłem 2700 hodowców? Tak, pi razy oko, czy 2,5, nie chcę tu, ale w 2011 było 4300 i też mistrzem okręgu byłem, Bugała Piotr. Co mogę powiedzieć? GMP dycha Polski, Inter dycha Polski, tu wybiorę A i B, dycha Polski, Bugała Mariusz. Ja myślę 15, 20 Polski, no to co tu marzyć? Jaki macie wynik w GMP? No 1875,02 i my tu z Wiktorem się zadzwoniłem do tego hodowcy, jak ci Krzysztof, Jan i Rostek. Rostek, zadzwoniłem do Krzyśka. Jednak się okazuje, że mają 40 setnych lepszych. Znaczy oni mają 1875. Na tą chwilę co wiem, bo wiadomo, nie znamy wszystkie wyniki. Mędrysa, Rostek, Bogała, Mariusz, Nikola. Na tą, ale może jakiś Kowalski, ja to mówię. Jeszcze najważniejsze, wynik wynikiem, a co najważniejsze, jeszcze trzeba dokumentację, wszystko musi przejść. No. Będziemy się chwalić po sprawdzeniu dokumentacji, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No, możemy się cieszyć na razie połowę. Ostatnio na internecie zobaczyłem od mojego kolegi Marcina Bochynka film, dawnego konkurenta, bo to był VIP, Częczek Warzoła, a Bochynek Marcin to dla mnie kiedyś autorytet i tak może się odniosę, jak lotowałem w 2009-2008 jeszcze, mówię, będę za szpicy gołębia jakiegoś miał, a co się okazało, miałem 300, 400, a koledzy bili po 50-40 przed nim. Ja mówię, co oni robią? Mieli lepsze gołębie ode mnie i lepszą wiedzę. Ale ja się staram między kolegami, hodowcami też. Ryśka Smagałę poznałem wszystko, inne gołębie włożyłem, pruskiego, hubeny, westrety, stare linia. I gdzieś mi się udało to zatrybić, wszystko powiązać. I tak to, i no, w tym filmie fajnie Marcin Bochynek powiedział. Tam nie powiedział o nazwisko, i no tak. Mówi, jak inni hodowcy się na drugą stronę obracają, to Bugała już po treningach, po wywózkach i tym jestem do przodu, koledzy. Za darmo nic nie ma. Wiem, ile to mnie wszystko kosztowało, ile wywózek, ile poświęceń, zdrowotność, wszystko. To musi wszystko zatrybić. To ja mam do ciebie pytanie, bo na pewno przez to, co teraz powiedziałeś, wiele osób będzie zadawało sobie pewne pytania. Zaprezentuj mniej więcej w przedstawieniu słownym oczywiście, jak wygląda twój dzień pracy z gołębiami, powiedzmy, mniej więcej w połowie tygodnia. Końcówka, tak gdzieś czwartek, piątek, bo wywożę. No, nerwowy człowiek, tyle razy mówiłem. Czwarta kawa, już się rzucam w łóżku. Czwarta rano. Ja o piątej już gołębiami jestem. Jeżeli jest upał, ja tego nieraz jak mówię, co za... A, nie będę to może tam idiota hodowców takie słowo używał. Przecież jak są upały, koledzy. Czwartek, piątek, na wieczór, to ja gołębi nie wypuszczam. Za to o piątej gołąb na treningu ma się nie męczyć i no trenować. On ma się męczyć w niedzielę na zawodach.
siebie dawać. Jakie błędy robią, wywożą w 9:30 stopni. No to on już ziapie. No zamiast to. A ja wywiozę 9:00, raczej przepraszam, 5:00 puszczam, o 6:00 wszystko porobione. Jeszcze jest 20 stopni gdzieś, bo nieraz są upały już rano. No a gołębi na wieczór nie wypuszczam zazwyczaj po treningach. I co tam? No miszungi, wszystko to, co tłumaczyłem też, te moje rzeczy. Dużo ludzi mi dziękuje. No i tak to. A coś może się tak troszkę do kolegów moich odniosę. Tych pseudo kolegów. Nie będę tak męczył może. Ja wam coś powiem. Byłem w Chicago, 90%. Pozdrawiam Patryka, Kożuszka też, Bogdana. Co mogę, że byłem w Chicago? Też je tam zawiść. Też jest 90% Polaków lotuje tam. O czym tak, może tak sobie moje takie zdanie zrobiłem tak. Żona ładna, firma prosperuje, gołębie lecą. A sąsiad czy kolega drugi śpi do 9:00, pije albo cały dzień śpi, mówi za przeproszeniem, żeby to wszystko mu się spaliło. I tak, jak my Polacy są tak zawiśni naród, drugiego narodu, na razie to nie widzę, żeby się zmieniło. Jeden drugiemu, nieraz drinka pijemy. W tym sporcie szczerze 80% to niektórzy są bardzo zawistni. No, nie wiedzą, ile tego kolegi nerwów i pracy włożył. No wiadomo, jeden musi być pierwszy, jeden ostatni. Tak to wygląda. Ale to tyle do narzekania. Życzyłbym wszystkim bardziej niezawistości, więcej pracy, a przyjdą wyniki. Prezentuję najszybszego gołębia też do kategorii A, liczony jest 9149, to jest korporacja Rafał Dawid i Bugała Piotr po moim Pudzianie, co siadał pierwszy, drugi na rejon, w A kategorii, nie wiem ile ma, ale jeden ze szybszych, setkę równą mam do A kategorii, po 3 czy 4 lotach najszybszy gołąb oddziału i bodajże nie wiem, czy tam w rejonie nie był, nie chcę się mylić, bo musiał zobaczyć, no. Kapitalny gołąb, ojca ma 16 rok, ja na niego Pudzian, to też z tych takich zabawek co Jaguar 01, Pawłowskie i Pudzian na takiego gołębia, pierwszy, drugi, kapitalny gołąb, 16 rok, super gołębie, po nim siostra czy półsiostra po nim, roczna, też ją mam, pierwsza na rejon, na 18 tysięcy czy 17, wtedy co był Wiktor u mnie też, no kapitalny ten ojciec super gołębie daje, no kapitalne. I tak to wygląda o starych lotach, może coś wspomnimy o młodych lotach. Teraz temat młodych, może powiem tak o młodych. Byłem na wczasach, brat wiadomo nie woził gołębi. Co ja mogę powiedzieć, byłem u baciara Janusza, też hodowcy, jakby ktoś nie wiedział. Fajne zabawki ma Rudy Deals tam, 22 sztuki czy ileś oryginałów, ale niektóre to tam, jedna samica to unikat mi się podobała, ale nie tędy w droga. Co mogę powiedzieć o młodych? Młode. No nie wywoziłem, a praktycznie za tydzień loty mamy. 3 teraz dni ma lat, 4 nie wywiozę. No jeżeli wywiozę je 3-4 razy, no to dam na pierwszy lot. Pierwszy lot mamy do oddziału. Ale druga sprawa, rejon, no źle, że rejonem nie lecimy. Jeżeli lecimy od 5-6 lat, od 100 do 1000 rejon, młode my lecieli, ale widzę, że no młodymi parę razy biłem na 14 tysięcy, po 8, po 10, na 10 tysięcy pierwszych. No ale to widzę, nie chcą lecieć, to taki zniechęcony trochę młodymi jestem, bo rejonu nie mam. U mnie pula młodych w GMP będzie szła na czwarty lot, trzeci do GMP, może 1500, 700. Ja daję 100 gołębi młodych, no wiadomo, ja bym 15 może wybrał, ale takich rzeczy u mnie idą wszystkie. Jak się odbiją, tak się odbiją, trudno. A parę zabawek też mam przyniesionych, na przykład od Jarka, od Rafała Dawida też tu, no co mogę powiedzieć. No jeżeli je wywiozę 3-4 razy, no to dam na pierwszy lot. Jeżeli nie wywiozę, no to na pierwszy lot nie dam do oddziału. No a w oddziale tyle razy byłem mistrzem, no mnie to tak zbytnio, no trochę zniechęcony jestem. A jak, Piotrek, wygląda przygotowanie względem teraz, powiedzmy, teraz? Jakbyś mógł podpowiedzieć młodym albo początkującym hodowcom? No to teraz, no to te miszungi, no wiadomo, dawki mniejsze. 2 tygodnie przed lotami wywoziłem.
Linkospektin też dawałem, nestacynę, to tam 5 dni kurację, 2 tygodnie przed tym robiłem. Czyli teraz tak, linkospektin na drogi oddechowe. Da, i nestacyna na grzyby. Tyle razy mi się, tyle ludzi mi dzwoniło, dużo, no też dobra, tak. No i teraz pytanie. Miszungi. Kiedy pierwszy lot treningowy, kiedy pierwsze 2 tygodnie przed, no ja już jestem praktycznie w tyle, no nie. Mhm. Ale mówię, trochę zniechęcony, że rejonu nie mamy, no nie. Nie chcą lecieć, nie wiem czemu, no nie wiem, czym to spowodowanie jest. Szkoda, bo jak jeżeli je pula 15 tysięcy, fajnie bić nieraz, miałem po 2 zera gołębie. Trzecie by dorobiło, wiesz, na 14, na 10 tysięcy, po 2 zera trzeci dorobi i masz gołębia w Polsce. A u mnie to tam pójdzie na pierwszy lot może 3 tysiące młodych, na ostatni pójdzie 1000 młodych, no to gdzie tu sens, no. Ale mówię, jeżeli ja lotuję, no w tym roku chyba nie miałem takiego sezonu, żeby praktycznie tydzień przed lotami nie wywieźć gołębi jeszcze. A teraz 4 dni ma lać. Ale mówię, jeżeli 3 razy wywiozę 4, to dam. No. No nie na wynik, niech się przelecą. I później mamy 3 razy GMP. No i tak to jest no, z tymi gołębiami. A co robić? No to będę się powtarzał. Ja robię 2 tygodnie tak starymi, no dawki mnie, no to co Bugała Jet pokazywałem na filmie. Wtorek, czwartek, lepiej co zrobić wcześniej, żeby to w krew weszło. I, no i tak to wygląda. Coś podobnego jak stare i no mniejsze dawki. No i myślę, że zamiast na przykład 8 treningów, to zrobić ze 12 treningów młodym, 11. No. A co jeszcze mogę dopowiedzieć? Super hodowcy, co moi super lotują, zdrowe, młode. W tym roku chyba sezon będzie na młode ciężki. Straty, zdrowe, młode. Wozi tam 130 czy ileś gołębi, 100 włozi, 40 w plecy. No nie wiem, czym to jest spowodowane. A to nie, że chore, bo to znam tych kolegów też, no to z chorego gołębia by nie wywiózł, no dziwna sytuacja, zobaczymy, stare loty były ciężkie, bo było podwiadno stop, no młode nie wiem czym, no na krótkich wywózkach i straty są, no. Ale mówię, jeżeli pogoda pozwoli, wywiozę 3-4 razy, no to pierwszy lot włożę, jeżeli nie, to 3-4 do GMP. Ja już mówię, tyle wygrałem, że na młodych. Bardzo jestem zadowolony, że starymi tak wyszło rewelacyjnie. Myślę na drugi rok z tej posesji, czteroletnie, to już będzie tu kadra mocna. O. Tak, no niech się wszyscy boją. No, nie gadaniem, bo to ja czynami robię, nie gadaniem. No. Przygotuję tu, tylko będzie tylko gołębnik na stare gołębie. Tam wdowy, przedziały porządne porobione. Mówię, w tym roku dwa błędy zrobiłem. Ja też się mylę, bo też jestem człowiekiem i hodowcą. I dwa wnioski wyciągłem. I na drugi rok się niech boją z tej posesji. No, życzę wszystkim dobry lot, szczególnie małych strat na gołębie młode. Znajdujemy się w gołębniku młodych, tu są dwa boksy, jest ich chyba 110 czy 105 dokładnie. Spis będę robił dzisiaj. No czyli dzisiaj będziesz w ogóle tipesy wam przyporządkował? Nie, tipesy później, na drugi tydzień. Spis w ogóle robił, bo w sobotę oddajemy spis do oddziału. I... No i teraz powiedz, jeżeli chodzi o gołębnik twój lotowy gołębi młodych, bo leciałeś już z tego gołębnika. Tak. W tamtym roku bardzo dobrze ci szło. Wybitnie. Jak on właśnie, jeżeli chodzi o techniczne stany, jak ty go robiłeś, jak go budowałeś? No tu cele, no widzisz jakie, no boksik, tu boksy od tych, gadaj mi, byłeś u mnie. Tomasz Szwęk, tak jest. Kluczbork. Tu dołożone, tam ma drugi taki sam, siedzenia mają gdzieś 127, 105 młodych, no. Jeszcze nie nauczone wołania, zobaczymy, albo dam na pierwszy lot, albo nie dam, zależy, jak je wywiozę 3-4 razy, to dam, jak je nie wywiozę, no to nie dam. Mhm. Okej, okay, a teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię teraz jakieś zaciemniania u młodych, robisz coś takiego? Żaróweczka jeszcze druga przyjdzie, będziemy doświetlać. Okej, okay, no ale teraz tak, powiedz mi, jak to jest z tym doświetlaniem, bo jesteś osobą, która ma ogromne doświadczenie. Doświetlanie, ja tak... Może inaczej, wytłumacz hodowcom, jak to robisz od początku. Na przykład 2 tygodnie, tydzień przed lotami nie trzeba, bo ten dzień jest coraz krótszy. Od 5 rana do 7 rana. Lotami. Automat mam. Od 5 rana do 7. Od 5 rana do 7 rana, później od 17 do 22. Ale zaznaczam, jeżeli jest pochmurny dzień, od 5 rana do 22 się światło świeci. Po co to? Żeby tych piórek nie gubili wszystko.
Gołąb się nie pierzy. Jeżeli uszy ma podkryte, a wiatrzysko jest, to jest zabójstwo dla niego. No. Nie pierzy się tak, no dużo to wybitnych hodowców robi. Pewnie będzie wielu hodowców, którzy usłyszą to pierwszy raz. No dużo, dużo no. Dobra, a przed sezonem zaciemniałeś? Nie, ja nie mam zimowych, nie? Ja się nie bawię, no ja się tyle starym gołębiom poświęcam, że to ktoś, ja wiem, że dużo pracy kosztuje, młode, włożenia, wszystkie, nic nie ma za darmo. Te gadania to niech se gadają, ale jeżeli ktoś poświęci się czy młodym, czy starym, no to wie ile jego pracy. Same gołębie, to nie jest tak jak kiedyś, sypnął karmę, przyszedł na wieczór, sypnął karmę, poszły na pole i się biło. Świnoujście, jak pamiętam, za dzieciaka przy pogodzie 3-4 godziny. Dzisiaj przy pogodzie 20-15 minut konkurs. No, nie, że mutanty się gołębie. Technika, witaminy, wszystko, wożenia. Tak to działa. No. Nie, dawniej na setkę 12 sekund, dzisiaj 9. Nie, że się mutanty ludzie rodzą. I no technika poszła do przodu. Dobra. Czy w gołębiach, czy tak. A teraz tak, bo w zeszłym roku opowiadałeś hodowcom na tak zwane szczegóły, rozłożyłeś lot treningowy i tak dalej. Jakbyś mógł powiedzieć, jest hodowca, który ogląda twój film i pewnie już teraz jest za późno, co nie? No. Ale gdybyś mógł podpowiedzieć, jak to wygląda z treningami, na ile treningów jechać, ile kilometrów, czy w trakcie sezonu lotowego też wywoziłeś? Ja byłem nigdy zwolennikiem wożenia od razu 40, jeżeli miałem 100 gołębi, to ponad to woziłem na 40 od razu. Ale dzisiaj słyszę to takie straty. Straty to 10 km, 15 kabinkę na... Kiedyś się z tego śmiałem, ale coś na pewno, ten gołąb stresu nie ma takiego. Z podwórka puszczają i kiedyś się to nie godziłem, dzisiaj to zdaję egzamin. Też myślę, że to ze dwa razy z domu wypuszczają, odjedzie kilometr, młodego trzeba... To jest dzieciak, on się boi, kurde, piszczy jeszcze, niektóre piszczą, no. I tak to wygląda. Wywieź je z 10-12 razy, później w czasie sezonu dwa razy czwartek, piątek, albo środa, czwartek. W piątek na wieczór nie wypuszczać, jeżeli je pogoda, w sobotę kąpiel zrobić. Zwykły ocet do wody i to jest cała... No właśnie, bo z tymi kąpielami u ciebie jest tak, że ja to tak zrozumiałem. Jeżeli jest pogoda w niedzielę w lot, to robisz kąpiel w sobotę. W sobotę. Jeżeli nie wiem tak, to w czwartek, to że w czwartek. Pewnej pogody nie ma. No, bo tak. Chodzi o ten pług. Tak, żeby to. No i cała te rzeczy, no mniejsze dawki, te miszungi robię. Tak, starym, tak, młodym, ciut mniejsze. Wiadomo, jakby było 400, no to trzeba dołożyć łychę czubatą. Tych miszungów. A z karmami dajesz jakieś nasionka albo... Nie, 49 czy 8, nie wiem, 49. Bo mam kupioną. Olimpia 40. Tak, i do Olimpia 40, Bayersa oczywiście, Mercedes w karmach, do tego ryszpady, z boku konopie, słonecznik i super dieta. Super dieta, obojętnie z jakiej firmy, bo tam cudów nie zrobisz. Dodaję do tego ze 4-5% konopi słonecznika. Jeżeli jest silny wiatr w ogon, ja nigdy gołębi młodych nie przekarmiam, nie daje do syta, ale nigdy w sobotę, żeby ode mnie go na głodno szedł. Bo one dzisiaj co, w karmniku coś mają? Pusto. No co mają? Nic. No nic nie mają, pusto. Z płatek owsianych. O, dodaję jeszcze płatki owsiane, tylko raz 5%. Stałą karmę robię tak. 50% ryżu pady, 50% lotowy Olimp, Bayersa. Do tego po dwa orzeszki gdzieś, no procentowo to 2%. No i cały tydzień tak, i płatki owsianych ze 4-5%. No. I cała familia, raczej cała robota, jedynie w dniu wkładania, jeżeli jest huragan w ogonek, łyżka od cukru. Jeżeli pod wiatr, łyżka płaska, rano dostają i to jest całe i najważniejsze zdrowie. Linko daje, to tam nie gadają, jedni komentują, drudzy mnie chwalą, jak dają, tak biją, zrobię jedny. Dwa razy przed sezonem, w połowie sezonu, kapitalnie. Adeno 9 lat nie miałem, no nie wiem czy jest to powodowane, 9 lat. Nie chciałbym być, jak to bym określił, może nie podchwytliwym, ale zadającym trudne pytania reporterem, bo w takiej roli się teraz, jestem w takiej roli. Czemu masz pojniki zielone? A, no zielone, no. To Lisana dałem też na rzecz. Ciekawy jestem, dlaczego ma zielone pojniki, bo to chyba nie wróży dobrze. No to nie wróży. Nie dawałem tego, to dałem TKK to Lisana też. Aha, pierwszy raz. Pierwszy raz. I właśnie wiesz, dlaczego pytam, bo no, zielona woda to jest charakterystyczna dla antybiotyku. To Lisana właśnie. To Lisana, no i tyle. No i dostaną 3-4 dni. Później...
Linko mogę zrobić 4-5 dni. Później przełożę linko spektrum z nestatyną. Tyle i tak żadnych chemikalii nie dostaną już nic. Jedynie światełko. Czyli jeszcze... jest to dla mnie zrozumiałe. Czyli teraz przed sezonem przewaliłeś przez nie TKK po to, żeby je tam przeczyścić. Przeczyścić, bo nie dawałem. No. Przed rzęsiskiem. Jak złapią więcej, no ja mam też. Jeżeli tak reguluję, mnie nie było na wczasach, to jak jeżeli złapią większe, no to naturą nie zwalczysz. Mordy zieją albo coś pootwierane. Ale wiesz, ty kiedyś na filmie o tym opowiadałeś, no, że warto... Podawać. Mnie nie było, brat, to wiadomo. Karmę, wodę dal, nie będę go tam jeszcze ganiał, co ma dawać do pojników. No. No. I to jest cała familia, co mogę powiedzieć, no aby zdrowie, najważniejsze u młodych koledzy to zdrowie, jak tego nie będzie, no włożycie na lot 180 km czy 150 pod wiatr, możecie się zdziwić, połowę gołębi, a czuję, że będzie sezon bardzo ciężki dla młodych, co roku je ciężej, nie łatwiej, no. Stare był ciężki, a młode to no, oglądam te wspólne gołębniki też, no na razie jest okej, ale może być... Takie zacznie coś, że bum, choć tego nie życzę nikomu. Ale zacznie się, Piotrek, bo teraz no, wspólne gołębniki wchodzą na dystanse znacznie dalsze, nie tam, no. I przyjdzie po prostu jakiś nietrafiony lot treningowy bądź konkursowy i to już. A czemu ja tak mówię, bo tu mam parę zabawek też przyniesionych, mówię, Rafał Dawid chyba z 20, Jarek Grzankowski 24, resztę moje. No i nie chciałbym coś stracić, bo to zabawki fajne, mówię, no. A muszą być 100% zdrowie. I jeszcze jak będzie na drugi tydzień, pogoda 4 razy wywiozę, no to daję na pierwszy lot. Jeżeli nie wywiozę, to dam na następny, co GMP jest. Trochę zniechęcony jestem rejonem, bo wiesz, tu miałem taki kawałek, bo to wiesz, 300 ludzi, 350, zawsze jakaś adrenalina jest. No teraz nie wiem czemu nie chcą lotować, może skuli mnie. No tyle lat wygrywałem w rejonie. Fajnie mieć gołębi na 14 tysięcy, 10 pierwszych. Za tydzień powtórka, te same gołębie 2-0, dopompuję ci trzecie. No i można mieć w jednym locie 2-3 gołębie w reprezentacji polskiej. Też może tak być, jak szczęście przedmucha. Ale no, u mnie puli nie ma. No później, no mamy pierwszy lot do oddziału, 3 później do GMP. No to ten następny, myślę, 1500, 600, jak inni mają 8 tysięcy i do GMP idzie mu 5 tysięcy, to nawet się może 100 gołębiami pobawić tą 15, 8. No a u mnie, jeżeli nie kombinuję tak, no to wiesz jako, no moje własne gołębie wytuką je, no i tyle. No, wygrałem dużo, bardzo dużo w życiu, od 13 lat praktycznie wygrywam dużo rzeczy. Od 13 lat, jak pamiętam, w 2010 mi się udało Bochynka, 6 pierwszych lotników miałem na oddział. No i od tej pory tukę, obojętnie gdzie jestem, czy w ziemi gliwickiej rejonie, 380 ludzi, 3 razy po kolei, 11, 12, 13 w innym. Tu jestem w rejonie, było 440 ludzi, też wygrałem. Zygar poszedł. Jeszcze wygrałem mistrza oddziału, 0,3, co wtedy Wiktor, co mi się spalił. No, każdemu bym życzył, żeby tyle wygrał, co ja, a będzie spełniony. No. Tak jak Mędrysa powiedział, parę rzeczy mi się tam dużo podobało, nie będę się powtarzał. Według kolegów to, co powiedział, to u mnie jest 80% to samo. No i tyle. No. To co u Pawła? Tak jest. No. Jesteśmy na starej posesji, praktycznie 90% już drogi zrobione, ekrany pozakładane, z gołębników wiadomo nie ma nic. Nawet by gołębników, myślę, no 10% zostało, ani nie odkrojonych. Gołębniki były tutaj? Tutaj, no praktycznie 10%, ani 5%. No. Nic nie ma, ścieżka rowerowa, chodniki, kładka tam była też zrobione. No. 21 lat na tej posesji, 21, 2, tam są... Jak ja to mówię, wszyscy przyjeżdżają, koledzy mówią z tamtych, Wiktor może skierujesz z Kani Kloków. Jak ja mówię, takie małe gołębniczki, tam dużo, brat zgłosił 58 gołębi, 48 sztuk zostało. No kapitalny sezon, stare gołębie, tam ani jednego rocznego nie miał. Ani jednego rocznego, wszystkie stare, w tamtym roku też szczepał te gołębie, bo on je katował, no i za to przesiał te gołębie. Czyli z tych gołębników wylatałeś? Ta. No katował w tamtym roku, no. Szkoda trochę, pamiętacie, Wiktor był u mnie 4 lata temu na anklamie, wtedy 500 była upał pod wiatr, kapitalnie odbiłem na cały rejon gołębie, no. Malutka była, no wtedy pokazywałem taki szchrab, no. Dzisiaj wiadomo, no, wyrosła 4 latka ponad, no. Ojciec 47, córa 4, no.
No to późno zacząć. Tak jest, no. Powinnem już być, córa następna prawie 18, no. Wyższa od mamy. No i tak to wygląda. Szkoda to, no ale tam jeszcze chciałem zostawić u brata, no i brat w tym roku te gojemniki tam super leciał. Wszyscy się dziwili, że z takich małych gojemników, ale ja tak powiem, koledzy, gojemniki nie latają. Najważniejsze, żeby naświetlone były. Ten jeden gojemnik był od Nikoli z tyłu tam. Wziąłem go do przodu, bo słabo słońca i już od pierwszej lotów szły. On siadały, ale gdzieś tam koniec maja, początek czerwca, jak słońce bardziej wychodziło. Gołębie, gojemniki muszą być no, naświetlone i wentylacja przede wszystkim. No i hodowca, te trzy rzeczy, zdrowe gołębie, no. Opieka, wszystko, no. Tak to wygląda. Zaprezentujemy później 4-5 gołębi u brata najlepszych lotników. Jestem tu przed gołębnikiem córki i brata. Córki i brata. Stare gojemniki już, jak ja to mówię, kanikloki między domami. Zaprezentuję może z 5 najlepszych gołębi. To akurat złapałem, to robotę robili. Tą robotę największą zrobili. Może samicę zaprezentuję, była też pierwsza na rejon. Nie wiem, czy z 500, czy z 300, no upał pod wiatr. 50-01, matki strony, kapitalny gołąb, hurikanka od Jarka Grzankowskiego. Ta samica... 20 rok, 13 razy w koszu i no 13 konkursów. Chyba trzecia lotniczka rejonu jako samica, a jak druga lotniczka oddziału i najlepsza samica oddziału. Tak to wygląda. 13 na 13. Czy to jest najlepsza samica? Oddziału. Trzecia samica rejonu drugi lotnik oddziału, najlepsza samica oddziału. Tak mogę powiedzieć. Bo złapie najlepszego gołębia i rejonu, i oddziału. Ale pod rękę akurat podeszła. Zaprezentuję może zaraz samca, DV-a z Niemiec. Tu jest czempiona najlepszego hodowli, oddziału, rejonu. Zobaczymy, co dalej zrobi. Jest to od kolegów z Niemiec. Nie chcę nazwiska. Tomek te gołębie ma. On mnie kazał, żebym go też zaprezentował. Oni są dwóch braci, nie lotują, bo nie mogą lotować na tej posesji, zabronione mają. I no rozpłód mają i na wspólne gołębniki albo coś dają. I prezentuję tego gołębia. DV o numerze 234, 19 rok. Co to jest gołąb? Prawnuk hurikana, zaś hurikan. I z Schwide 5000 czy 500 się wywodzi z najlepszego gołębia, doktora Schwide też, z Niemiec. Jako roczny gołąb u córki na 10-9, a czemu na 10-10 nie zrobił? Bo był wiatr, szybkość 1900 i jeden gołąb mi brakował, on pod wieczór przyszedł. Jako dwuletni też super latał, jako czteroletni kapitalnie najlepszy samiec oddziału i rejonu. 13 razy w koszu, 13 konkursów, same szpice. No co będziemy typowany do Inter, do GMP. Kapitalny gołąb. Między samcami i samicami najlepszy gołąb rejonu. A u nas gołębi w rejonie było zgłoszonych ino 20 tysięcy. Kapitalny gołąb. Już jako młody umiał, jako roczny już umiał też. Kapitalny. Za to tym braciom chcieli, żebym tą samicę z Jarka strony uchował na samca hurikana. To będzie taki imbret dalszy, żebym im młodego uchował. No i uchowam im. No super gołąb nam. Mam od nich drugą samicę, do A liczona u brata, do B. No też kapitalny gołąb, końcówka 14. No i dwa gołębie, dwa kapitalnie leciały na tej hodowli. Najlepszy gołąb oddziału i rejonu między samicami i samcami, no około 20 tysięcy gołębi zgłoszonych. No. Następny gołąb to jest, z mętlami my kupili taką hodowlę. Od Janusza Jaruszowca likwidował super gołębie, miał chyba drugiego czy trzeciego gołębia Polski. Wyczynie też. Ten gołąb ma numer 4621, a siostrze w tym roku pierwsza, w tamtym roku też druga, trzecia na treningu posiałem. Super samica, siostra też 20 była. Dwie samice z jednego gniazda. Ten gołąb ma w tamtym roku 13 konkursów i w tym roku 13. 26 razy w koszu, 26 konkursów, niecałe 11 tysięcy kilometrów przeleciane. Kapitalny gołąb, samica, też typowana, jest trzecim gołębiem lotnikiem oddziału.
W rejonie, nie wiem, też je tam na pewno, może i w piątce, i w siódemce. 4, 6, 2, 1. 26 razy za 2 lata sadzone, 26 konkursów. Tamte roku chyba też była trzecim lotnikiem rejonu, jako samica. No. Kapitalny gołąb. No super robotę robiła, niecałe 11 tysięcy kilometrów. Zaprezentuję teraz tej hodowli gołębia. Najszybszy, może nie najładniejszy, jeden z najmniejszych, ale cudo natury. Zaraz może coś dopowiem z matki strony. Ojciec tu jest zbytnio nieznany. Matka strony jest na strychu ten gołąb. Na 10 wkładań, 10 konkursów, jako roczna miała, a się wywodzi od Marksa z Rudzieńca. A czemu tak mówię od Marksa z Rudzieńca? Bo mętle byli ze mną i kupili z tej hodowli za 100 zł brązowy medal na maratonie. I patrzcie się, niedaleko spada jabłko od jabłoni. Matkę mam, 10 na 10 i coś taką bułę dostała na nogę. Jajka nosi, kapitalny gołąb. Jak się nie mylę, do D ma ten gołąb 25 z 11 lotów, a może jakiś tam konkurs przeoczyłem, to może ma 15. No to z 11 lotów to złoto. No złoto na olimpiadzie, szkoda, że olimpiady. No. Była pierwsza, druga, trzecia, no kapitalny no, gołąb. No. Kapitalny gołąb. Może malutka z wyglądu, ale jak ja to mówię, jaki mały, taki świnia, jaki duży, taki głupi. Ale to w przenośni mówię. Kapitalna samica. No mówię, mama 10 na 10, 10 na 10, mętle brązowy medal kupili w maratonie za 100 zł, a my z tej hodowli, no może też jakiś medal będzie miała, no. Myślę, że może się załapie trójkę Polski, zobaczymy, no. Kapitalny gołąb, bardzo szybka samica. I jest, bodajże tam jest, w siódemce brata jest gołębi 6 w oddziele lotników. To ona jest czwarta czy piąta, bo raz z jajkiem była i ją nie dałem. I zrobiła na 12-12. A numer ma, koledzy, 4639, już je po lotach. Chyba ten gołąb już nie będzie lotowany. Wyrywa się. Mała samica, ale z charakterem niesamowitym. No. Także co, Piotrek? Tylko życzę hodowcom udanego sezonu. Sezonu. Bodajże brat ma w 15, 10 gołębi w oddziele tyle. 13, 12, no, no, no. Jak ty, ja to mówię z kani kloków, no. Ale no to właśnie, te kani kloki to czyli te gołębiki, te gołębiki, które... nie pałace. Czyli to są gołębiki, jakby hodowcy, te, które, Piotrek, stoją za tobą. Za tobą i tu za tobą taki w deskach. Tu jest no, 7 samców se leży. Pamiętam, jak kiedyś kręciłem u ciebie jeden z pierwszych filmów. No. I ty powiedziałeś takie słowa na filmie, że gołębniki i pałace hodowcy budują sobie, a nie gołębią. Tak jest. No. Ja znam ludzi, co mają drogie zabawki, pałace, a co się okazuje, lotów nie kończą. Bo wiecie co? Nie mają wiedzy. Dobry gołąb, zdrowy gołąb. No. Jeżeli poślesz z infekcją gołębia, a nie podasz im coś, no to po zawodach. To w którym gołębniku były te najlepsze gołębie? Kurwa, nawet tu się obrócisz, to najszybsza ta samica to jest on. No, ale nie, powiem ci, ale do czego ten ja zmierzam? Gołębnik jest tak mały, że mi wstyd kamerę obracać. No, ale ja ci powiem. W tym gołębniku by było ze 30 samców, a tam jest 8 samców. A samic, wiesz ile było? 16. 16 samic. A wiesz, gdzie te samice od brata przenosiłem zawsze? Tu. I tu samice były. Tam samce i tu samice. No ja je przenosił dziennie, wiesz, wypuszczanie i przenoszenie w ręce, no. U brata było na przykład 8 samców, a 16 samic. I motywacja, koledzy, wiecie jaka była? Samce po 2 samice mieli. To wy nie wiecie o tym. I to najlepsza motywacja. Która była szybciej? Ta się ciągła i to była najbardziej motywacja w tym małym gołębniku. U brata miało z 5 par po 2 samice samce. I która szybsza, to zawsze, wiesz, tak jak partnerka. No. Może była to sukces też do wyników. No. Ale mówię, na jeden z brzydszych gołębi, najmniejszych, ale najszybszy gołąb to ten jest całej hodowli. No. Nie wiem, miałem od Witka gołębia, miał 37, brązowy medal. Jeden gołąb nie przyszedł, miał 3 olimpijczyki. Ostatnia tura, jeden gołąb nie przyszedł. Papier został, medalu nie ma. Ale ona ma dużo lepszy wynik. Nie chcę może gadać, ale może ma nie 25, no 15 w D. Ale może tak być. Ale zobaczymy, papiery wyjdą. Nie chce mi się to liczyć tam, no. No. Także co? Pozdrawiam. Sukcesów na młode loty i tyle. Dobrych lotów. Mało strado szczególnie, bo widzę, co się dzieje, to żeby widzimy było... się na pewno z Piotrkiem po sezonie, już jak stare będą zakończone. I... No. Zapraszamy wszystkich. Dobrych lotów życzę młodych. Dużo zdrowia.
pozdrawiam. Tam Bugała Piotr, Mariusz i Nikola. I jeszcze dołożę Alicja, chodź tu. O, i malutka Alicja jeszcze. Zapiszemy może jak dorośnie, tak? Będziesz hodowczynią? Tak? Tak. A co mówi wujek zawsze? Kto ma najlepsze gołębie? Wuje? Ma? Nie? O, wujek Mariusz, no. No. Pozdrawiamy wszystkich, dużo zdrowia, dobry lot.